Siema, siema, jestem Rodzic Piaty z kolejnych z naszej serii Podwórko Kolejnicy, ze mną oczywiście ponownie widzowie na czacie, więc witam serdecznie was wszystkich, cześć, witam również was i przypomnę o tym, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję na kanale, będzie mi bardzo, bardzo miło. A tymczasem, cóż, lecimy z kolejnym odcinkiem, tak? Dzisiaj akcje fajne, bo w końcu żyję pierwszy raz czegoś, nie tego dzisiaj. Tu trochę pokrzyknięte z tej łąki z ostatniego odcinka, ale to nie o tym dzisiaj, nie? W końcu dzisiaj poużywamy sobie coś, co bardzo chciałem użyć, nie? Jeżeli nam start czasu, pojedziemy sobie sprzedać jajka i paprykę, bo też trochę jest. Wiem jak ona wygląda, ale to jest po prostu w modzie takie zepsute, nie? Tak się świecą, w cieniu po prostu wyglądają, nie? Na świecie normalnie. Więc jajka pojedziemy sprzedać sobie, to jest paleta, tu dwie palety papryki i jeszcze może tu mamy trochę tych jajek tutaj, nie? Więc jak nam starczy czasu z siewem, to pojedziemy tam. Co dzisiaj? Proszę bardzo. Taki oto zestaw, aż się jeszcze grzeje, proszę bardzo. Więc ja sobie go opuszczę, pozwolicie. No i... A, cześć, do końca. Ok, otworzymy sobie. No i dzisiaj będziemy działać tym zestawem. Mega fajnie, mega pod kolor. W sensie troszkę nie pod kolor, bo to jest taki bardziej pomarańcz, to jest taki bardziej róż. Ale ten, znaczy to bardziej taka trochę czereśnia, wiecie co chodzi? A tu taka widać marchewa, nie? Bardziej. No, ale to mniejsza, dobra. Gdzie mam nasiona? Miałem robić ogólnie sobie nasiona. Legenda głosi, że Riot kiedyś użyje tej wetniarki do nasion, zaprawiarki. Nie użyję nigdy, absolutnie. Biorę oczywiście sobie nasionka stąd. Okej. I będziemy sobie sypać, tak? Więc troszkę tutaj tych nasionek mamy. Załudujemy sobie je. Dzisiaj będziemy siać rzepak, także... Dlaczego nikt nie potrafi zrobić oznaczeń w tych workach? Albo trzeba zrobić je na dole. Zrobić do sypania, nie? To było dosyć intuicyjne. A tak, patrz, bierzesz sobie worek. I o, i masz w górę, nie? No pewnie, że tak. Mega realna rzecz. Fajnie. Teraz z drugą stronę. O, teraz git jest. Dobra, nie wiem czym to się w ogóle różni i jak to sypać. No niestety. Ale dobra. Trochę też tych nasion mamy, jak widzicie, więc długo się powinno skończyć i powinniśmy zacząć sypać. Teraz tak, okej. Okay. Niedługo powinniśmy zacząć używać normalnie już tamtej zaprawiarki, bo po to kupiłem, żeby oszczędzać pieniądze, a póki co na razie nam dużo starcza tutaj tych worków, także spoko. No i co, to jest ogólnie pierwszy raz, kiedy będę korzystał z tego typu zestawu, nigdy wcześniej nim nie jeździłem i chcę go przetestować, a w końcu mówię tak, mam, to poużywam, nie? Jeszcze nam trzeba sypać? Jezus Maria, patrzcie, tego jest. Ale zabija rogala. Okej, okay, full jest, dobra. Odstawimy sobie to. No i dobra, i trzeba jechać, nie? Patrzcie, to jest po prostu przekozacki zestaw, aż normalnie chyba zrobi screena tutaj, nie? No jak, zrobię tę miniaturkę od razu, nie ma co. No i dobra, jesteśmy ponownie. Ja sobie tylko jeszcze zapalę chudziki, żebym wszystko dobrze widział. Zamkniemy sobie klapę. Podniesiemy sobie cały zestawik. No przodu, niech. Albo nie, pojedziemy sobie tym asfaltem, nie? Żeby też nie jeździć drogami polnymi, bo i tak tam jest lepsza droga asfaltem. Więc też nie będę tamtędy tłukł tym wszystkim, jeszcze to wiecie. To i tak wszystko jest zawieszane, także. No wiecie jak jest. Tak, obciążnik z przodu mam ogólnie, bo nie był ogólnie wymagany, ale mówię, jakby dla pewności dam, bo już jakby tam się telepało, tam trochę też nierówny teren jest. O, to się miecze. Jest trochę nierówny teren. Więc wolałem sobie dla pewności wziąć obciążnik. Okej. Okay. No i fajnie, jedziemy. Donos na policję złożony już? Jaki donos? Na policję? Że co, że jadę tym nieoznaczonym zestawem, czy co? Spoko, dzięki Gregu. Dobra, i tutaj zajrzamy. No tu właśnie widzicie łąka wykoszona, więc może nawet w tym odcinku, jak się uda, to byśmy sobie przetrząsnęli. Czy w ogóle mam przetrząsarkę jeszcze, czy nie mam? Chyba mam jeszcze przetrząsarkę, no, możliwe, że mam. Ale to zobaczymy, nie? I tu właśnie będziemy sobie zajrzeć. Okej. Okay. Spoko. Mam nadzieję, że jakoś to w miarę dobrze pójdzie. To jest dosłownie pierwszy raz, kiedy tego zestawu używam. I czy w ogóle ktoś z was używał tego zestawu wcześniej? Bo on jest taki dedykowany na modhubie, nawet był narysowany. Więc myślę, że powinien być akurat git, nie? Dobra. Jest spoko, tylko coś ustawimy tutaj, żeby miał podnoszenie na tym. Bo to jest priorytetowe. No i ogień, nie? Jak to idzie? Jezu, jak się tam dymi. Jak to się kurzy. Ty, no wygląda to nieźle ogólnie. Ale sieje się? No sieje się, no i dobra. No i fajnie. Zawsze dobrze, jak na przykład taki agregacik jest lekko mniejszy tam, o jakieś 5 cm, 10 cm, tak się wiecie, jest zrobiony po prostu mniejszy lekko, żeby dla pewności to się ziarno siało, nie? Po prostu. A tu właśnie też nie wiadomo tak, czy to będzie działać, czy nie.
Ja tak sobie troszkę tak pod kątem tutaj sieję. Bo niestety to pole nie jest do końca równe. Okej. Okay. A chcę, żeby to wszystko było zasiane, nie? Okej. Okay. Właśnie, bo z tym samym jest tak, że to najpierw ci niszczy tą glebę, a potem dopiero sieje, co nie? I trzeba to uważać bardzo, no to. Ale myślę, że takie polo akurat w miarę dobrze pójdzie, nie? Najgorsze właśnie jakieś ciała są, bo to potem... Ale nie, w sumie to i tak przyczynaki jeszcze potem wychodzą, nie? Dwuja i gaz. No to w sumie jeszcze szóstką, teraz podgórkę piątką. Bo MTZ jest w sumie dosyć silny, nie? Ma 81 koni. I ten zestaw sobie spokojnie daje radę ogólnie. Ale chyba cały odcinek gdzieś tam sobie zejdzie, nie? O, tu jeszcze fajnie trochę zostało, gdzieś tam to po orce nie... jakieś nie wyrobione. Więc zawsze można sobie tutaj tym ogarnąć. Tym zestawikiem jeszcze. Znaczy tylko tą glebę spółcie. Nie, no ładnie się je, zobaczcie, nie? Kurczę, fajna rzecz. I to jest spoko, bo robimy właśnie dwie rzeczy naraz, nie? Normalnie po orce można rozwierzyć w pole, nie? A wiecie co? Raz przy razie posiejemy sobie. A co? Nie będę iść dookoła. Raz przy razie. Stać mi na takie rzeczy. Dobra, opuszczone? Opuszczone, no i ogień. 1000 punktów wbijesz kanału? O, to elegancko. A napiszcie właśnie ludzie na czacie, ile macie punktów kanału, bo nawet na Twitchu mamy taką opcję jak punkty kanału, które właśnie widzowie zbierają za oglądanie tego streama, nie? Więc jestem ciekaw właśnie, ile macie punktów kanału, nie? Bo tam chłop się wchodzi, ma 1000. Widać, że dopiero świeżak. Jest tu chłopca 50 tysięcy. Chłopca ma 240 tysięcy. No, są tutaj ludzie 152 tysiące, nie? 73 tysiące, więc naprawdę spore wyniki. Ja tylko 58, ale spokojnie, Dadulek, pozbierasz, nie? Spokojnie, ja na przykład też najwięcej punktów na jakim kanale zbieram, to jest chyba 70 tysięcy, co nie? Po prostu, więc to nie jest jakoś też dużo. No ale wiecie, jakoś tam to po trochu leci, nie? 810 punktów, okej. Też niedużo, ale no mówię, wszystko tam spokojnie, każdy sobie punkty pozbiera, nie? Jak robisz 100% watch time'u, to naprawdę idzie sobie dużo tej ogarnąć tego, nie? Jeszcze pamiętam w sierpniu, na przykład, jak można było... przepraszam. Mieliśmy te 314 godzin streamów, tak ktoś tam sobie dobrze posiedział, to właściwie mógł wbić spokojnie 100 koła, nie? Masz we wrona milion, zbidę? O kurczę. No, musieliśmy chyba z kolegą pożegnać. Nie, żartuję oczywiście. Fajnie to leci. Naprawdę fajnie. No tutaj uprawa od razu siewem, naprawdę coś takiego fajnego, nie? Naprawdę spoko. Kiedy są Sunset Forest? Wiesz co, za chwilkę, tylko jeszcze będą się skoczyć, szczególnie sobie coś zrobić do jedzonka. Więc odpalę wam jakiś tam po prostu filmiczek albo coś, żebyście mieli i potem coś sobie przegryzę jeszcze, bo właśnie streamkam od... no przed 16 zaczęliśmy, a jest za chwilę 20. No 20 będzie, jak będę chciał skoczyć coś do jedzonka owalić. I potem ten. Świnkę Pepe, a może być świnkę Pepa, nie ma problemu. Więc sobie coś jeszcze zjem na szybko i wrócę do was, nie? Pokrać już tego Foresta. To jest trzeba mi napisać do tego, do syna, z którym gram. Bo to synowie lasu, tak? Znaczy, synę w lesie, seria. Więc trzeba do niego napisać, że się przygotował na ten odcinek. Znaczy na ten stream. O, patrzcie, no 3-metrowy jednak siewnik to jest 3-metrowy siewnik, nie? Z kozak to leci. No. Fajowo. Fajny zestawik, jest super, mega cieszę się, że takie coś jest, nie? Ale tak bym chciał już, kurczę, wiecie co? Tak bym bardzo chciał już, żeby wbił ten nowy nawytek, nie? Bo byśmy sobie jeszcze lepiej nie poradzili. Bo też będzie można kupić jakiś pług obrotowy albo coś do niego na przykład, bo ten pług jest spoko. Ale na obrotówkę bardziej by się przydała, nie? Można było raz w czasie sobie elegancko robić, a nie jeździć dookoła. I ten. Jaki? A przecież nie mówię wam tego, to jest niespodzianka, nie? Jaki to będzie nowy ciągnik? Nikt oczywiście o tym nie wie, co to za ciągnik, więc też będę go trzymał do samego końca w tajemnicy. Tu trochę trzeba trochę to pole tylko wyrównać, nie? Lekutko jest pod kątem. Znaczy nie, poprzecznie jak pójdzie, będzie git. Ta, wiecie, na pewno wiecie. Nic nie wiecie. No nikt nie wie, no co ty się śmiejesz, chłopie. To jest... to jest... wiesz... wszystko... top secret. Patrzcie, jak ma, strasznie mało wysiewu idzie na ten rzepak, nie? No, ustawioną dawkę automatyczną, a zobacz, co się dzieje. Ty, jak na przykład dam dawkę większą, nie? Nasion. Na przykład na ilość, jak to na przykład tak dwie kropki zapełnione, co nie? Czyli mam zapełnione kropki dwie na żółto. I jak dam na przykład większy wysiew, to będzie więcej polonu, czy nie? Chyba to nie ma znaczenia, co nie? Akurat. Bo ziemia i tak swoje odda, nie?
Spoko, Gregu, potem włączę. Na pewno to jest... na pewno to jest legit odcinek, nie? 8 na godzinę, tak z tym idzie trochę wolno, nie? Wiecie co, ludzie? Chyba trzeba będzie robić powoli chip tuning naszego MTZ-a, nie? Myślę, że gdzieś tak... No, powoli trzeba szykować się pod remont MTZ-a. Trzeba będzie coś w nim ogarnąć. Może ty, może lekko go przemalujemy, na przykład jakiś kolorek zrobimy inny albo coś? Co myślicie o czymś takim? O, ale on pomysł na MTZ-a, ludziska. Padniecie z wrażenia. Dam mu inny kolorek, trochę go pofarbujemy i testamy mu 100 koni, nie? Im więcej kropek, tym słabsza gleba i więcej nasion idzie. Tak, wuja, wiem, tylko właśnie co w momencie, kiedy mam klasę gleby widzieć średnią taką i dam sobie nasion na więcej, nie? Czy wtedy da mi po prostu więcej zboża, czy nie? Ładnie, cię wrażenie, dam mu inny kolor. No ale też będzie miał 100 koni wtedy już, nie? Bo szczypujemy sobie tego troszeczkę, wiesz, żeby ten jakiś progres też był. A co by też nie było, już się trochę ten kolorek przed tego MTZ-a. Szersza koła? O, nie ma szerokich kół? Chyba ma szerokie, nie? Ale no, szersze koła tak. Do 100 konnego już bym dał szersze raczej, no. Tak, mówisz? O, spoko. Godzina odcinka? A co dużo trochę, coś krótszego, daj też tak do pół godzinki, nie, jak już. Wiesz co chodzi. Jakbyś mógł znaleźć, ale pół godzinki są akurat spoko do oglądania, też family friendly miarę gada, więc git, nie. Jak z tym VIP-kiem, żebym mógł fajne piosenki na SR wysyłać? Ale możesz wysyłać, przecież. Masz subika, wykrzyknik SR, spacja, ty to nutki, nie? I normalnie działasz sobie. Mamy 12 minut odcinka? Ej, patrzcie, to naprawdę spoko jest. Dobra, to super, też zarobimy sobie trochę kasy, wezmę sobie tą... Szczepkę i załadujemy te palety. Jajek, dwie palety jajek i dwie palety papryki, nie? I pojedziemy sobie jeszcze na targ sprzedać. Jest 9, więc w miarę rano. No i fajnie. W miarę fajnie. Chipsy ktoś żre na czacie. Ktoś się parczewskiego obszernika naoglądał. Koło Bizona od razu mu daj. No, trochę tak. Koło Bizona też gdzieś tam były w planach, nie? Rozczekajcie, to się poprzeczniaki wyjdą, to kurczę, nawet nie wiem, czy to się wyrobi. Rozczekajcie, teraz pojadę sobie w tą stronę, potem zawinę. Tak. Damy radę. Damy radę. Fajny jest ten kolor, mi się ogólnie mega podoba, ale coś trzeba zmieniać na tej serii, bo mi się powoli nudzi ten MTZ, nie? Coś trzeba tu zmieniać jednak. Coś się zmienimy, na pewno. No, ale spoko. No ale co, ogólnie wam się podoba chyba taki MTZ, nie? Nie jest taki klasyczny, jak zwykle widzimy, nie? Coś takiego innego zawsze. Tam się sieje, czy się nie sieje? O, chyba się nie sieje. W ogóle mega mi się podoba ta tekstura po kultywacji. Nie jest oczywiście tekstura użyta w standardowym farmingu do talerzówek, ale ona jest naprawdę cudowna. Taka bardzo fajnie spulchniająca glebę, nie? Nie jest taka jak po kultywatorze, taka wiecie, twarda, tylko taka... Wiecie, ta ziemia jest po prostu przerobiona, nie? Mega to jest, mega to wygląda, nie? Co ty gadasz, Bartexis? Dobra. Tu jeszcze, a, tu potem się zrobię przyczynek, to od razu przyjadę sobie w to miejsce, nie? Najpierw pojedziemy sobie tam. No, idealnie właściwie wyjdzie. W to i z powrotem. I ten przyczynek walniemy, nie? Myślę, że powinniśmy się dzisiaj spokojnie z tym wyrobić. Myślałem, czy też sobie tutaj tego zagajnika nie wycinać, albo tamtego, nawet to miał fajne takie proste pole. I chyba powiem szczerze, ludziska, że no niestety, ale ten zagajnik chyba poleci, wiecie? Bo on daje fajny klimacik, ale już tak trochę przeszkadza za bardzo, nie? Więc albo wiecie co? Napiszcie w komentarzach właśnie, ludzie, czy wycina się zagajnik, czy nie. Jeżeli tak, to ja go wytnę już na zimę, powiedzmy, a na wiosnę się go po prostu przeora, nie? Czy coś. Dajcie znać o tym, co nicie, pomyślę. Czy wycina się zagajnik, czy nie. O, to trochę się już pole zwęża, więc już jak przychodzi na miarę normalnie, nie? A tam jest trochę problemik. Ty no. Po taką górkę nie da rady? Tu jest ogólnie taki mega extreme górka, nie? To trochę będzie trzeba tutaj to ogarnąć, bo naprawdę momentami jest ciężko. Okej. Tak? Grego mówisz? Spoko, to zobaczymy zaraz. Zobaczymy, spokojnie, po odcinku ogarniemy. Fajnie. Okej. A, jakąś inną nutkę. O, może być ta. Przełączyłem. Matka. O, zaraz chyba kichnę. O, nie, nie kichnę jednak. Chyba tak jest, jak się mówi, że się kichnie, to się nie kicha, nie? Ale tutaj coś pyli, kurde. Sierpy niby, ale coś... Coś tutaj pyli.
Jak tam? O. Tutaj teraz. Puszczamy. Dosiejemy sobie jeszcze tej strony. Pili kappa. Susza i kurz. No kurz, zobacz jak się kurzy. Ja potwierane mam to wszystko tutaj, żeby mi nie trochę wiało. Z tyłu też. Pili strasznie. Co było ładowane w nos? Akustone. A nie, do uszu, czekaj. No ten. No, no. No wiesz. Katar, na katarek. Na katarek to było. Dobra. Tabaka. Co wy gadacie? W ogóle też, jak ktoś to bierze w ogóle? W sensie, kiedyś to była taka moda, to teraz chyba nikt z tego nie korzysta, nie? Znacie kogoś, ktoś to pobiera? A nie kojarzę w sumie nikogo. A to jest straszny teren nierówny, matko. Co ten rajd tak mapę to podrócił? Tragedia jakaś. Dobra, wyłączamy sobie. No i co? I na gospodarstwo wracamy. Fajnie, posiane wszystko. Zgodnie z planem. Ty, ja nie wiedziałem, że tak szybko to pójdzie, to pole. Szczerze, myślałem, że będzie to jakiś, że nie do końca tego pola. Tu proszę, zasiane elegancko. Więc na chatę, wracamy. Jak mówię, zaraz zapytam 60, bierzemy sobie tą malutką przyczepkę, jedziemy na targ z papryką i z jajkami, nie? Ja wiem, że ceny, powinienem bardziej na ceny patrzeć i tak dalej, ale trochę tu stawiam jakby wyżej ten realizm nad opłacalnością, nie? Bo jakbym tak miał stawiać na opłacalność, to by to w ogóle nie było realne, nie? No i też jakby miało być to realne, to jajka się bez zimy zepsuły, nie? Tak samo jak papryka, chyba że mam jakieś chłodnie specjalne, nie? To może jeszcze jako tako. Dobra, ja to sobie lepiej tak zawinę. Okej. Okay. Zmieszczę? Się wjeżdża. Dobra, gdzie jest ta przyczepka? Ona nie stoi chyba w silosie? Chyba w silosie ją mam, wiecie? Puścimy sobie. Dobra, zgasimy. Gdzie ta siuntka? Siuntka jest tutaj, nie? Ogólnie siuntka jest strasznie upierdzielona, bo dopiero co, wiecie, na łąkę pojechałem z nią rano i nie do końca jeszcze zdążyłem ją ogarnąć, wymyślić i tak dalej, ale to trudno. Kogut skacze znowu. Matko boska. Tak, tu jest, no. Dobrze, to stoi sebeczka. Kurde, żebym chciał tą książkę tak porobić, wiecie. Jakby Krzychu wpadł do mnie, bo już, wiecie, mam dogadanego sieczkarnistę. Tak się mówi chyba, nie? Sieczkarnista. Bo jest kombajnista od kombajnu i sieczkarnista od sieczkarni, nie? Dajcie, żeby bolca runu wsadzić tutaj. Kurde, nie wsadzę tego bolca, poczekajcie. Okej. Powolutku. O, jeszcze trochę. Dobra, będzie ginie. Kabel podpięty. Dobra. Jadymy. Jak tu sobie ładowałem te jajka, pamiętacie? Jakoś tak to ładowałem, że miałem tutaj chyba na fulla nabite. To, że tak 4 wchodziły, nie? A, tak, tak ładowałem, czekajcie. Tu wchodzą idealnie 4 palety. Więc tu będą jajka. Tak, gdzie właśnie, zobaczcie sobie ceny w ogóle. Może bez kimś jakieś fajne opcje, że pojedziemy z tymi jajkami, potem samymi tymi, nie? Jajka. Na targu są najlepsze. Dobra, to jak na targu, to już mi to tyle starczy, nie? Czy jajka na targ? A tu musimy osobno wjechać, wiecie? Tak, musimy wjechać najpierw na targ, a potem pojechać do tamtego gościa, nie? Z papryką. No, no, no. Czyli pojedziemy naokoło teraz, a nie tak jak zwykle. Okej, okay, to sobie cofnę. Ty, mogę tędy wjechać, nie? A jednak to debil, jestem sami. A dobra, już trudno. Znaczy nie, bo jajka ładowałem, to nie mogę wjechać. Dobra. Co wy tam dyskusję hardo prowadzicie, widzę. Okej, okay. Ale to dobrze. Lepiej, żeście gadali, niż trzeba być cisza, nie? O Jezu, pobiłem jajka. Dobra, trudno. Muszę zmienić te cienie w tej palecie, wiecie? Wejdę tego moda trochę edytuję, bo to nie fajnie wygląda. Żaden sztabek to w ogóle nie wpuścił do tego, nie? I papryczka. Elegancko, dwie palety. Tak pomalutku sobie trochę wozimy, no nie? Jest ta kolejna, jeszcze jakaś kolejna by się przydała produkcja tego wozić, ale i tak jest spoko, nie? Zmieniaj niech na czerwony, jasne. Bartexis, jak chcesz to zmieniaj. Masz moje błogosławieństwo na to. Dobra.
I ogień, nawet nie zapina, bo to wszystko fajnie w burdach jest, więc... Perfekta przyczepka, naprawdę, na palety jest idealna, nie? Dobra, tylko akurat dzisiaj nie pojedziemy sobie tutaj, a pojedziemy sobie... Pojedziemy sobie na to naokoło. Bo najpierw jajka sprzedamy, bo te 300. A potem pojedziemy... O! Proszę bardzo. Witam, witam. A potem pojedziemy sobie... tam. Ta, zawsze, nie ma co. Tutaj się nie przyjmuje papryka, wiadomo. Ale sprzedajemy teraz jajka, nie? I ile za jajka dostaniemy? Kurde, widzę, że... Ej, spory kwit będzie za jajka. Patrz to. 9 koła za dwie palety niecałe, nie? Zawsze, zawsze, dobrze mówisz. To jest fajne, właśnie to chciałem uzyskać na tej kolonii. No i jakieś 6 tysięcy jeszcze wpadło, nie 6. Tam, no, spoko w sumie. No 6. Nie, niecały. Ale mniejsza. 5 z hakiem, nie? Prawie 6, no i spoko. No, więc 20 tysięcy na koncie. Co się równa temu, że za same te właściwie paletki mamy 20 tysięcy. No może nie, ale teraz mam 20 tysięcy na koncie i będziemy mogli teraz kupić sobie to pole, które tam chciałem na łąkę ogarnąć. Także super sprawa. Okej, zawijam. No i fajnie. Spoko, czyli dzisiaj odcinek z happy endem, bo zarobiliśmy jakąś jeszcze kasę. Także super. O, tak się pożegnamy. Dobra, ludziska, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i że wpadniecie na kolejne. Do kolejnych... O kurczę, ale będzie screenshot. Do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa, pa.